Krzysztof Wańczyk, biegi narciarskie dziewczyn, liceum. W okresie letnim dziewczyny trenowały z klubami, realizowały tutaj trening w klubach. Wiem, że były na paru zgrupowaniach. W okresie sierpnia dwie zawodniczki uczestniczyły w zgrupowaniu nartorolkowym w Dusznikach. Następnie duża grupa dziewczyn, bo aż pięć, które są w kadrze B, uczestniczyły w zgrupowaniu w Zakopanem z kadry B. W okresie od września realizujemy trening tutaj stacjonarny, korzystam z obiektów COS-u i tutaj z obiektów przy szkole. Uczestniczyliśmy w cyklu zawodów nartorolkowych. Tam te występy należy ocenić jako bardzo dobre. Przynajmniej w większości grupy czołowe zawodniczki to Stokwisz, Krupa, Łacek. Również dobrze wypadła Kołodziej Klaudia. To są zawodniczki, które były uprasowały się w czołówce, były na podium lub blisko lub za podium zaraz. W okresie listopada wiem, że część grupy z tej kadry B, cztery zawodniczki mają uczestniczyć w wyjeździe do Ramzał i do Livigno, a następnie w zgrupowaniach w Szklarskiej Porębie. My też jako szkoła mam zaplanowane zgrupowanie na śniegu, na Rysiance lub w Szklarskiej Porębie. Mam nadzieję, że grupa jest, widzę, zdyscyplinowana, zmotywowana do pracy. Mam nadzieję, że wyniki nie będą gorsze niż w ubiegłym roku, bo zdobyliśmy aż 8 medali indywidualnie. Także tu widać duży postęp u niektórych zawodniczek i duże zaangażowanie, szczególnie tych młodych zawodniczek, które przyszły w tego roku do szkoły.